I witam ponownie ludziska w Bioshocku. Mam nadzieję, że wam się ta seria podoba. Gra zdecydowanie się podoba, więc ją kontynuujmy bez zbędnego gadania na początku. I zobaczmy, co nas dzisiaj czeka. Czytałem wasze komentarze i na pewno dowiedziałem się paru nowych rzeczy, które wykorzystam. Między innymi to, żeby Bungo do jasnej cholery opętuj maszyny. Bungo do jasnej cholery opętuj maszyny, bo będą ci tanie sprzedawać rzeczy. Oczywiście Bungo sam o tym nie pomyślał, ale dzięki temu, że ma was, czyli widzów, którzy mu pomogli, będzie o tym wiedział teraz już. Tutaj chyba ostatnio zrobiłem jakąś rzeź. I też nie jestem pewien, czy nie zaczynam od opuść. Miejsce. Przestańcie do mnie strzelać. Co to za chłop? Czy ktoś powiedział broń snajperska? Bardzo bym chciał tą snajperską broń dostać. Cholera, gra mi się do pulpitu zminimalizowała, przepraszam za to. Najwyraźniej broń snajperska jest gdzieś tam, więc to trochę czasu zajmie, zanim ją zdobędziemy. No ale to nic, nam to nie przeszkadza, my mamy czas, mimo że jest druga w nocy, to mnie trochę martwi, bo jutro muszę wstać, dla jasnej cholery. Dobra, Wrono, spadaj stąd. Przygotujmy sobie opętanie na wypadek bliskiego spotkania z maszyną sprzedającą jakieś znajdki, jakieś gadżety, jak amunicja. I ulepszenia, zwłaszcza ulepszenia by mnie interesowały. I wyjdźmy po tych schodach na górę. Okej, mamy automat, to jest pewne. Mamy też gości do wystrzelenia. Bardzo lubię tą broń. Ała! Chryste! Gdzieś ci? Jak podleźli do mnie? Ho, 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 no tak. To by to nie pomogło, co? Że do mnie podlazłeś, zostałeś tak ustrzelony. Ciebie też bym chciał strzelić. Ale mam zera. To jest dobry moment, aby wykorzystać nasze umiejętności. O tak, teraz mamy sprzymierzeńca nowego. Headshot. Dziękuję za uwagę. Teraz jakiś drugi się szykuje. Ups, to źle użyłem. Moje przyzwyczajenia z shooterów dają sobie znać, więc jest tam prawy, czyli myślę tam, gdzie nie powinienem. Teraz sobie głowę odstrzelił. Kolejny headshot. Okej, mamy troszeczkę kłopotów. Wyciągnijmy shotguna, bo tutaj gdzieś chyba powyżej jest jakiś przeciwnik. Ma wielka mowa. Wow, a ty co tutaj robisz? Straciłeś głowę dla mnie. Kłechła ja się tym czarnym. Kolejny trup. Bardzo soczyście tutaj ludzie umierają w tej grze. Okej. Pozamiatane. Opętanie sobie wezmę. Przebiegnę całą broń. Dobra, jednak będę się trzymał kombinacji z shotgun i taka strzelba. Czy tam karabin. No, wydaje mi się ona dosyć skuteczna, poza tym lubię tego typu bronie. O, dalej. Dzięki. Dzięki. Jesteś nieoceniona. Okej, to jest sama amunicja, która tak naprawdę mnie nie interesuje. Chociaż apteczka byłaby przydatna. Tylko, że niestety nie mam wystarczającej ilości soli. No cóż, peszek. Peszek. Musimy zdecydowanie popracować nad jej ilością. Dostępną nam. Są jakieś drzwi, czy tam brama, która jest zamknięta przed nami, niestety. No więc na razie to olejemy. Tutaj też nie wejdę. Więc, lewo czy prawo? Pójdźmy na prawo. Więcej karabinów maszynowych, trafieniążków i kinetoskop. Proszę mi pokazać, co tutaj się dowiemy. Okej. Dziękuję, panie Fink. Rzeczywiście.
Już oglądaliśmy 10 takich filmów. Jasne cholery, jesteśmy kinomaniakami. Ale to nieważne. Ważne jest to, co tu się dzieje. Okej. Hot dogi i sole, okej. Zdrowie. Portfel. Wysoli troszeczkę, świetnie. No i teraz mamy właściwie i tak niepotrzebną nam sól. Raczej nie potrzebną nam do tego, żeby opętać maszynę. Możemy opuścić obszar. Czy chcę to zrobić? Chyba tak, nie mam tutaj nic więcej do roboty już. Że takie mam wrażenie. Sala bohaterów jest sponsorowana wyłącznie przez elektrycznego jockeya. Okej, to wejdźmy tam i zobaczmy, co nas czeka. Sala bohaterów. Sala bohaterów, ludziska. Co nas tam czeka? No to może być czy różnie z tym wszystkim. Na pewno czekają nas niespotykane rzeczy dotychczas. Na pewno będzie ciekawy. O matko, to on, jak myślę, że coś nas skrada. Zbieramy kasę. Elizabeth wzięła jakąś latarnię. Będzie nam oświetlać drogę i zwracać na siebie uwagę. O cholera, wiecie co? Ja chcę coś sprawdzić, bo teraz sobie coś przypomniałem. Przecież tam była snajperka. A, i tak pewnie do niej nie mogę dojść. Więc na razie to olejemy. Najwyżej w komentarzach się dowiem, że znowu z siebie głupca zrobiłem i zrezygnowałem z podniesienia broni snajperskiej. Uszy maszyny z solami. Opryskaj mnie, proszę. Dziękuję. Okej, tutaj mamy coś, co by mnie na pewno interesowało, więc sprawdźmy. Wzmocnienie diabelskiego pocałunku i wzmocnienie pułapki kruków. Wiecie co? Chcę zobaczyć, o ile tanie będą. O cholera, dostałem kasę. To ja aż tak bardzo spieszyłem sprawę wcześniej? Boże, ludziska, powinniście mnie uderzyć pięścią w twarz. Że nie przeczytałem tego wcześniej. Tyle kasy. A co się stanie jak ciebie? Pamiętam nic, cholera. No cóż, właśnie zużyłem soli trochę. Ale możemy sobie naładować ją z powrotem. Więc nie jest źle. Wow, jestem zły na siebie. No cóż, było. Już się tak nie cofnie. Czego Dominik? No nie ma się bardziej angielski, co? Dawać mi kasę. Dziękuję. O, ulepszenie broni. Zwiększenie obrażeń do broni snajperskiej, co? Na razie nic sobie nie kupię stąd. Tamte ulepszenia do wigorów raczej też mnie nie interesowały, jakoś specjalnie. Więc też z nich zrezygnuję chwilowo. Wejdźmy tutaj najpierw. Przesłuchajmy voxofon. Kolejny. Cornelius. Stary, masz zarąbistą przypaskę na oko. Tylko tyle ci powiem i za to masz 700 punktów do zarąbistości. Musimy się schować, bo tutaj widzę jakichś nieprzyjaciół. Czy Elizabeth właśnie nas wpakowała w łąk-buko? Nie, nie wpakowała nas, dobrze. Elizabeth, trzymaj się mnie. Proszę, mam wytrychy dla ciebie nawet. Trzy już mamy. Trzy wytrychy. Nie, nie chcę wstawać. Ha, i tak wstałem. Derp.
Dobra, czy ten ktoś już sobie poszedł? No, tu jest jeden gość, który sobie kurzy w spokoju. Mam dużą ochotę ludziska pokonać go w sposób bardzo brutalny, ale zrobimy tak. Pamiętamy tego i się schowamy. I teraz pooglądamy skutek tej walki. O tak, bardzo ładnie. I co teraz, popełnisz samobójstwo? Odstrzelić sobie głowę? Okej. No było czyste i świetnie wykonane. Jestem dumny z siebie. Niczym kokosza. Dobra. Odzyskajmy solę. I chodźmy sobie. Okej, co nas czeka w tym pomieszczeniu? Jest ono dosyć wszechstronne. Father Comstock, commander of the 7th Cavalry. That man did not lead the 7th. Hell, I don't even remember the guy. Czy to nasz jest stąd? Proved his worth on the field that day. Well, I'll be. Slate? Is that you? You've always been different, haven't you, Booker? You crave no glory. Look, I see you're caught up in some kind of jam here. If you could see fit to let us through to where they keep the shock jockey, and we'll... That tin soldier, Comstock, wants my boys dead. We won't die at his hands. There's going to be trouble. All my men have left is a choice. Die at the hands of a tin soldier, or a real one. Super. Czego do mnie wszyscy muszą strzelać? Jestem taki niewinny. Ty, spoko. Unikam twoich kul jak profesjonalista, dziękuję. Aż nie zdążyłem użyć żadnego wigoru. Mamy znaleźć elektrycznego jockeya, spoko. Zaraz, to nasza postać była żołnierzem? Chyba się tego dowiedzieliśmy przed chwilą. Ciekawe. Co tutaj mamy? Bananki! Zdrowie! W worku jest nic. Uuu, pełny zapas soli. Okej, okay, myślałem, że nowy wigor. Pistolet raczej nie dziękuję. W beczuszce zdrowie. Więcej pieniędzy. Nie ma żadnych sejfów. Jakieś głowy ołowiane. Esencja. To. Zdecydowanie to chcę. Sztaba złota. Zobaczcie, ile nam dodało. I wytrych. Mamy już 4 wytrychy. Jeszcze jeden. Będziemy mogli otworzyć taki, wiecie, prozamek. I proszę, jeszcze jeden się znalazł. Czy coś tu jeszcze jest? Nie wygląda na to, więc spadajmy stąd. Spadajmy. Chodź, Elizabeth. Czeka na nas jeszcze dużo walki w tym odcinku. Dużo walki i śmierci. Przerwałaś mi ten monolog ponury. Co to tak świeci? Okej, okay. Już myślałem, że jakaś wieżyczka. O proszę, dawaj mi kasę. Nic z tego nie chcę. Jestem z kompi groszem, jeżeli takie słowo istnieje w ogóle. Więcej kasy na Bungosia. Pana Bunga. To brzmi dziwnie, co? O nie, Indianie. Nie, nie idę tam, nie lubię Indian. A tu mam co? Japońcy, bo Chińczycy. O, zobaczcie, jeszcze jeden. Kasa, kasa, kasa. Dobra. Wiecie, jaki ja mam problem teraz? Nie wiem, którą broń chcę używać, tak naprawdę. A wiecie co? Myślę, że shotguna będę zawsze używa, co? Granatnik. Granatnika, ja granatnika nie używam, moja sekwencja. Używam czy nie? Zobaczmy.
Ha, ulepszyłem karabin maszynowy i go nie używam. Strzelba. Strzelbę bym zmodyfikował, ale... Mam tutaj modyfikację tylko granatnika. Pistoletu. Ta broń też jest ciekawa, ale pewnie ją wymienię kiedyś na snajperkę. Skąpię strasznie. To jest Boxer Rebellion. Co się stało tam? W Pekin? To była moja hand, która postawiła miasto do tego. Oczywiście, to nie jest tak, jak Comstock mówi. Cudowne. Cudowne. O, tylko dla pracowników. Proszę, jestem pracownikiem. Zobaczmy, co jest w środku. Skrzynia z gruszką. Tak, akceptuję, co to jest. Dotyk prądu. To jest właściwie lepsze nawet niż to, co mam teraz na sobie, bo chyba moje podpala przeciwnika, ale nie powstrzymuje go to od uderzenia mnie, więc wolałbym to. Świetnie. Wiem, pokręcona logika z mojej strony tutaj, ale wolę, żeby mi nikt nie uderzył, niż żeby szybciej umarł. Też pewnie to na to samo wychodzi w takim ogólnym rozrachunku. Jezu! Stąd ty się wziąłeś? O, pożałowałeś tego, co? Dobra, coś jeszcze? Ja jestem gotowy. Wiecie, z czego jestem zadowolony, że mi działa scroll. Kiedy zacząłem w tą grę, jakby nie działał, tak jak było w Half-Life epizod 2 i 1, to mimo tutaj problemy ze zmianą broni. Was yellow skin and slanted eyes that did betray us with their lies until they crossed the righteous path of our prophet's holy wrath. Okej, jak ci będzie, idziemy dalej. Zobaczcie, jaka armia. Jak zmulany. Oh, I read about this. Comstock led the Colombian troops to here. Comstock wasn't there! The boxers took my eye and 30 of my friends! Is there even a stone to mark that sacrifice? Wiedziałem, że tak się to skończy. No, powodzenia. Zabijamy się nawzajem, panowie. Wow! Kogo oberwałem? Ale da, uciekam stąd. Dobra, jednego załatwiłem. Shit! To jest jakiś psychopata. On wal się. Wow. Dla mnie to do wybuchowych rzeczy tutaj. Podziękuję za nie. Okej, dobrze mu idzie z wykańczaniem mojego zdrowia. Zobaczcie, jaki sprytny skubaniec. Wow, dobrze, że nie wybuchł obok mnie. Just give me what I need. I will. After you do the same for me. Come and look for me amongst the ghost dancers. Who are the ghost dancers? Wounded knee. He means us to head to the other display. Okay. Can you hear Comstock's tin soldiers coming to silence us? But we are the true patriots. The history that does not fit in their books. Nie rozumiem za bardzo jego motywacji w tym momencie, no ale nieważne. On tak nie zachowywał się, jeżeli bym chciał, żeby moją pamięć odczuczono i prawda wyszła na jaw. No, ale to nie moja sprawa. Ja potrzebuję elektrycznego jokera, więc może się na tym skupmy. Musimy opuścić tą wystawę i iść do innej, do tej drugiej. Więc chodźmy. Bardzo mi się gra podoba od bliska. Mam nadzieję, że wam również wiem, że o tym mówiłem. Ale... Lubię się powtarzać. O, widzę, że tutaj nie mamy nowych ziemniaczków. A, podpalmy jednego. A właściwie to dwóch. Okej, załatwieni. Było szybkie. Sprawne. Obyło się bez utraty zdrowia.
Jeden podpalony, drugi zastrzelony. Jeden podpalony przeżył. Goddammit. Padł. Dobra. The tin soldier is taking credit for the deeds of the real ones. Now your companion, young lady. He wrapped himself in glory and December 29th. What does he mean? You don't want to know. Ale ja chcę. To pomyślony. Dobra, weźmy tutaj. Najpierw. Hej! Oho, jak mi przykro. Bardzo mi się podoba grafika w tej grze, też to trzeba powiedzieć. Granatnik! (grystanie) 15% zdrowia? Oczywiście, tak. 15, jakby to powiedział. Turysta językowy. Ale tak właściwie się nie powinno mówić. Pytanie jest, czy chcę mieć granatnik? Granatnik zamiast shotguna. Byśmy go używali na ciężkich przeciwników, co by na to? 7 pocisków ma. Dobra, zobaczmy jak działa. Co nam szkodzi? Jak będzie bardzo skuteczny, to go zachowamy na dłużej. Tutaj mamy takie... Zresztą na pewno wszyscy się domyślili, ja to nie odkrywam Ameryki, ha, ale mamy taką karykaturalną historię Stanów Zjednoczonych. With hue and cry, with hatchet red, they danced amongst our noble dead. But when our soldiers took the field, the savage horde could only yield. Mam tutaj problem z rasizmem. I tak dalej. You were there. That wounded knee. I can see it in your face. Naprawdę? Tell her, Booker! Tell her how we strode that battlefield like the heroes of Sparta. I still hear the screams. Let's come, stop. Give all you got! Here's the soldier I spoke of! The kind of man Comstock pretends to be! See if I've told you true! Coś chwilę, myślałem, że mój cię pokona. Dobra, czas na walkę ludziska. Uwielbiam ten karabinek. Headshot, bitch. W ogóle się nie opłaca używać tego przymierzenia. Dawaj. Dzięki, o, to było fajne. Jeden załatwiony. Hohoho, headshot, dzięki za uwagę i dawaj życie! Uhu! Co to było? O nie, tylko nie ten skubaniec, ale mam cel. Ciebie! O, ale bo... To nie zadziałało. Dammit. To też, to było bardzo głupie. To jest dokładnie w moim stylu. No tak, na pewno, chcesz mi podejść? O tak, mam cię. You did them a favor, Booker. You let them die like men. I didn't ask for this. I have no quarrel with these men. Heroes never ask. I never claimed to be no hero. And what are you? If you take away all the parts of Booker DeWitt you tried to erase, what's left? Come back to the Rotunda. It's almost over. Naprawdę? No dobra, nic nie będzie. What did you try to erase? What? Now that you're out of yours, you might realize cages have their advantages. A choice is better than none, Mr. DeWitt. No matter what the outcome. Yeah. That's probably. If you woke up one day and realized you didn't like what you chose. No wtedy trzeba zacisnąć zęby, przyznać się do porażki i iść dalej. Albo płakać i rozpaczać nad tym wszystkim. Nic nie robić z tym. Co nie jest za mnie wyjściem, hm? Ja niestety i pewnie wiele ludzi miało takie momenty w życiu. Dobra, wyjdźmy z tego miejsca, idziemy, żeby się spotkać z tym gościem całym. Halo, jest tu ktoś? Bębenki, których użyć teraz.
A, myślałem, że tam coś jest schowane. Bardzo fajnie to wszystko zrobili. Naprawdę? Za pomnikiem pierwszej damy. Wow! Gdzie ty teraz chodzisz do mnie? Urwę ci łeb za to. Właściwie to twojemu kumplowi. Tam. O tak. To zdecydowanie ładne miejsce. The seed of the prophet lay in the womb of Our Lady, but for a single week. Comstock had a child. My books never mention anything about a child. That's quite an omission. Can't imagine that was by accident. Czyżby to było ona była tym dzieckiem? Kolory się zgadzają chyba. Warto też zaznaczyć, że muzyka jest zmieniana w tym miejscu. Ciekawe, czy coś tutaj schowali. Nie wygląda na to niestety. Jeżeli się sam otwierałem, to mi przeraża. Lo! While Daisy Fitzroy has murdered my beloved, she shall not have the child. She shall not come betwixt her and prophecy. The seed of the prophet shall sit the throne and drown in flame the mountains of man. You're Comstock's daughter. Wow. No, I can't be. I can't. He wants you to follow his footsteps. Well, I want a puppy, but that doesn't mean I'm gonna get one. Luke, jestem twoim ojcem. Nie. Takie samo. Ale nie wiedziałem o tym, więc byłem zaskoczony, mówiąc szczerze. Więc gratulacje. Elizabeth? Dawaj, Elizabeth, pokaż co potrafisz. Świetnie. To teraz. Zabójstwo naszej pani. Okej. Boksofon kolejny. Do przesłuchania, dawać. Those who loved me, I was the most generous of souls. There was no pain I would deny them, no betrayal I would not gladly give. And when I had scorched the hearts of all who loved me, the prophet said, "There is nothing you can do for which I will not forgive you, for God has granted me sight, and through his eyes, even you are loved." Okej. Okay. Lady Comstock. Jej matka. To ty jesteś Elizabeth Comstock. Cudownie. Dobra, nieważne. Na razie. W każdym razie. Ha, ha, ha. Na razie, w każdym razie. Często mi się zdarza to powiedzieć, co? Okej. Okay. Tutaj dodatkowe rzeczy znajdujemy. Co jest zawsze dobrą wiadomością. Tak, na pewno się sprawdzę, czy czegoś tu nie przegapiłem, nie wygląda na to. Lady Comstock. Trwało na kamieniu, jak nie mam. A, czy coś tutaj ciekawego się wydarzy? Zapewne. Przejdźmy może na granatnik, który tak, mówiąc szczerze, nie podoba mi się jako broń, więc go przy najbliższej okazji wymienię na coś lepszego. Na przykład nasza drona znowu. Tutaj nie możemy wejść. Czemu tu mamy sceny piekielne? Na jestem ciasnej. Okej. Okay. Dziedziniec. Przez który nie mogę wyjść najwyraźniej. A, okej. Okay. Możesz otworzyć z drugiej strony? Proszę. Albo i tak też może być. Ja skorzystam z czasu i się napiję.
is that? It's a tear, something I can bring into this world. It's a freighter. Wow. Well, that's convenient. As I said, it's a form of wish fulfillment. Open it. Sure thing. I feel there's more where that came from. Whenever I'd get anxious, tears have a way of appearing. But do you see those tears? We can use them against Slate's men. Okay. That tear will get us access to higher ground. And that one will give us a turret. And some cover. Wieżyczka z KM. Try that one! Turret, now! Rockets, watch out! Dobra, to już co robię teraz nie jest najmądrzejsze. Schowajmy się tutaj na chwilę. Dobra, tutaj nam nikt nie może strzelić. Obawiam się trochę zapętania. Aaa, tylko na jeden cel, niestety. Dobra, stąd mam dobrą pozycję strzelecką. Mam bardzo dobrą pozycję, wykorzystajmy. Sprzedajmy z headshotu. To było ładne. Okej, to było bardzo dobrze zagrane z mojej strony. Dead bunga. Mam soli wystarczającą też już. Skorzystajmy z tej wieżyczki, co? Bo tak ją przeżywam. O nie, o niej. Chciałem, żeby mógł w stanie usiąść. Dawaj zdrowo. Dzięki. Prawie padłem. To jest moje derpowanie. Granat panu. Olej z tym granatem. Nie. Okej, fuck. Dobra, to wszystko, to było ciężkie. I też źle rozegrane niestety. Enough, Slate. We just need the vigor to get out of Columbia. We're taking it one way or another. Slate! Dobra, czy to jest koniec problemów, czy dopiero początek? Pewnie to drugie, niestety. Tańszy automat sprzedający. Wow. Proszę. Ty jesteś niesamowita, bardzo cię lubię. Za to, co robisz? Zwiększenie magazynka. Kurde, nie, dzięki. Jeszcze do pistoletu. Dawaj. Czemu tak mało życia mam? Zestawy medyczne. Czy mi wystarczy soli? No to najwyraźniej nie. Tańsze opętanie. Tak, dziękuję. 16 tysięcy, no ale... To jest coś, z czego użyłem często. Okej. Mamy kinetoskopy. Więc oglądnijmy sobie. Przydałoby się znaleźć cud, żeby opętać jeszcze tam ten drugi automat. I jeszcze jeden. Jestem ciekawy, bo przypuszczam, że to nie jest wszystko jeszcze wyjaśnione, co chodzi z tą dziewczynką, nawet na pewno nie jest. Myślę, że jeszcze wiele niespodzianek będzie po drodze. Śmieszamy te filmiki. Dobra. 12 z 37. Mogę opętać to jeszcze. Włącza mi się sole, tak jestem tego świadom. Nie ma gdzie ich do kupienia niestety. No ale... Cóż, z tym sobie poradzimy później. Mam 24 pociski. Powinno nam wystarczyć na jakiś czas.
sky, Comstock bent his knee and saw with holy prophecy. And who rare is the man who takes the stab? Matko, oni się wszyscy włączają na medycznym dwa. Automat z pistoletem, sobie. Okej. Zestawy medyczne. Automat z pistoletem, tak, dziękuję. O, wpytę. Działaj na moją korzyść. Dobra, czas używać tego, który został. Fuck. Mamy strzelać mu plecy, żeby zadać dodatkowe obrażenia. Oko. O, matko, on jest dosyć taki żwawy. Przodek, chyba, przodek. Jonas. Ha, nie żyje, okej. Okay. Cześć ludziska, nie wiem czy wiecie, jesteśmy w posiadaniu obrotowy. Teraz jesteśmy kompletnym badassem, niczym Schwarzenegger w Predatorze. I to na pewno się źle skończy dla przeciwników, których spotkamy na drodze, niewątpliwie. Za niedługo przeszukajmy ciało jeszcze, które jest puste niestety. No, licząc oczywiście tego. Co znaleźliśmy przed chwilą, czyli tej obrotowy. Weźmy tutaj. Zobaczmy co jest w środku. O nie! O, akurat mamy wystarczającą ilość wytrychów, świetnie. Can you open this? Come on. Give me something challenging. O, już nie narzeka. Done. There ain't no shock jockey here. Slight must have taken them. Look. Okej, ludziska, myślę, że to jest dobre miejsce, żeby zakończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mamy obrotówę, którą w następnym odcinku na pewno użyjemy. No i cóż, dzięki za oglądanie, ludziska, trzymajcie się.